O, a co to? Byli bluza? Czemu ona ją pozostawiła? Ej, co jest? Co to jest? Ej, czyś pędrę w ogóle, jest napisany sekret tutaj. O co chodzi? Ej, zabieram go, muszę sprawdzić, co tutaj jest. Fiu, lecimy. Yo, siemanko, z tej strony Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. No i jak widzieliście, słuchajcie, znalazłem bardzo dziwną rzecz. Otóż znalazłem pendrive'a, słuchajcie, schowanego pod Belly bluzą, można tak powiedzieć, albo ktoś go zgubił, nie mam bladego pojęcia. Na pendrive'ie napisany jest sekret, oj, tego nie zobaczycie, słuchajcie, jest tu napisane sekret w ogóle, a z drugiej strony tajne. No i stwierdziłem, że chętnie sprawdzę, co jest na tym pendrive'ie. Troszkę się boję, żeby nie było tutaj żadnych wirusów ani nic takiego. No ale słuchajcie, ciekawość jest moja większa po prostu i chciałbym to sprawdzić, co znajduje się na tym pendrive'ie. Także za chwileczkę to zrobimy, słuchajcie. A jeżeli taki film wam się spodoba i chcielibyście więcej filmów na tym kanale w takim formacie, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie mój kanał. No i wpadajcie na vitoshop.pl, bo już niedługo będą takie epickie bluzy, słuchajcie, z dropu, z mega fajną niespodzianką. Także jeżeli będziecie chcieli taką epicką bluzę dostać, to sprawdzajcie vitoshop.pl oraz stronę vitodrop.pl. No a my, słuchajcie, wkładamy tego pendrive'a do komputera i sprawdzamy, co się na nim znajduje. Okej, słuchajcie, udało mi się odpalić tego pendrive'a i wszystko chyba jest okej, nie ma tutaj żadnego wirusa, bo normalnie wszystko się odpaliło. I mamy tutaj różne foldery, słuchajcie, i ja już podejrzewam, czyj może być ten pendrive. Ale jeżeli wy też wiecie, możecie napisać to w komentarzu, jestem bardzo ciekawy waszej opinii, jak myślicie, czyj to jest pendrive, słuchajcie. No i sprawdzimy sobie teraz te wszystkie foldery tutaj, co się tutaj znajduje, słuchajcie. Mamy pierwszy folder, który nazywany jest fanarty dla Belly. Wejdziemy sobie tutaj, słuchajcie, i zobaczymy, jakie fanarty zostały tutaj przygotowane. I mamy pierwszy plik, który nazywa się Bellunia i Fan. I największy fan Belly, Bella Style, zobaczcie, to jest Bellunia narysowana. Okej, okay, spoko, fanarcik. I mamy jeszcze drugi plik na zawsze nazwany. I tutaj jest, słuchajcie, rysunek Belly. Jest napisane, kiedy życie smutne lub złe, zawsze mogę przytulić cię, Bello. Na zawsze twój szalony fan. Czyli tutaj już się wydało, jest to pendrive prawdopodobnie szalonego fana, słuchajcie. I są to jego rysunki, zobaczcie, Belen rysował jako księżniczkę w ogóle tutaj. Masakra, dobra, słuchajcie, lecimy do kolejnego folderu. Jak widzicie, mamy jeszcze dwa foldery, które są chronione hasłem i nie mogę w nie wejść, bo nie wiem, jakie jest hasło. I mamy tutaj hasło do kont i alarmów Vito i Belly, słuchajcie. I tego boję się, tego folderu, co to może być, słuchajcie. Czy on faktycznie ma wszystkie hasła do naszych kont, to by było niemożliwe. No i drugi folder, który nazywa się ja i youtuberzy, słuchajcie, i to też jest chronione hasłem. Nie wiem, co może tam być, jeżeli wy wiecie, napiszcie koniecznie w komentarzu. A jeżeli macie pomysły, jakie to może być hasło, to też możecie napisać to w komentarzu. Sprawdzimy, słuchajcie, w którymś odcinku, czy zadziała to hasło. Mamy kolejny folder, który nazwany jest listy do Belly, więc wejdziemy sobie tutaj i sprawdzimy, gdzie będziemy podróżować z Bellą. Dobra, otwieramy. Kochana Bello, jeśli kiedyś zostaniesz moją dziewczyną, zabiorę cię gdzie tylko chcesz. Na zakupy, do Chorwacji, na szalony jak ja wypad na wyspę i zabiorę cię do Paryża, Wenecji, Rzymu, bo widziałem, że w Polsce są. Okej, okay, czyli jest Paryż faktycznie, Wenecja i Rzym, wrzucić nawet zdjęcie, słuchajcie, znaków, żeby przekonać chyba Bellę, żeby z nim podróżowała po prostu. Okej, okay, mamy też kolejny plik, nazywa się jakie niespodzianki mogę przygotować dla Belli chyba, okej. Okay. Bella podaruje ci gwiazdki z nieba, kwiaty i maki, diamenty, złote jednorożce, a nawet może moje pony. Jedno pony nawet ma na imię jak ty, poznaj pony Bellę. Okej, okay, to jest jego kucyk pony, spoko, dobra. I mamy oświadczyny jeszcze, plik. Kiedy już zostaniesz moją dziewczyną, to poproszę cię o rękę, by została też moją żoną. Zapytam wtedy, czy chcesz dzielić ze mną świat w Minecrafcie i mój pokój. Mama zgodziła się, żebyś z nami mieszkała, nawet trochę się śmiała. Nie mam pokoju dla Vito i nie może mieszkać z nami. Pierścionek ci taki kupię, jak uzbieram kieszonkowe, z łapką kotka. No pierścionek ładny, ale dlaczego ja też nie mogę z nimi mieszkać? To jest dziwne. Dobra, ale spoko, niech będzie. Mamy też folder Minecraft Świat mój i Belly. I tutaj jest plik, słuchajcie, z save'em Minecraft różowy domek. I to sprawdzimy sobie później, słuchajcie, odpalimy Minecrafta, zobaczymy, co to jest za świat, słuchajcie, i co tam się znajduje. Więc wejdziemy sobie. Pony Grażynka, słuchajcie, zobaczcie, tak wygląda. Pony Wiki, śliczna Aneczka Pony, okej, okay. I tapeta Pony.
i ukochana Bella Pony. Dobra, to są jego chyba kucyki, które, słuchajcie, uzbierał. Dobra, i co my tu jeszcze mamy? Tajne zapiski. Tutaj możemy wejść, ale też są foldery chronione hasłem, słuchajcie, i do nich nie możemy wejść ogólnie. I tutaj jest notatnik, pamiętnik, sekretny plan odbicia Belli. To jest bardzo dziwny plik. I sekretny plan zdobycia wszystkich pony na świecie. Jestem bardzo ciekawy, co tam się znajduje, słuchajcie. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się tam wejść. Mamy jeszcze folder zdjęcia Belli Love. Czyli Love. I mamy tutaj Bella i Phoebe, zobaczcie, jest zdjęcie Belli i Phoebe. Ja nie wiem, skąd on ma te zdjęcia, słuchajcie. Tutaj mamy profilowe Belli. Bellunia idzie spać. Gratulacje, mądra Bello. I mamy mała Bella. Ja nie wiem, skąd on ma te zdjęcia, słuchajcie. To jest mega podejrzane w ogóle. Dobra, mamy zdjęcia moje i Belli. Wejdziemy, zobaczymy tutaj. Bella i ja zamiast Phoebe. Okej, okay. Jak przerobił sobie to zdjęcie, słuchajcie, masakra. I tutaj mamy zaśnij słodka Belo, będę chronił twoje sny. No nieźle, nieźle sobie tutaj, słuchajcie, porobił te zdjęcia. No i mamy jeszcze ostatni folder, zdjęcia Vito i Belli i smutna minka. Zobaczmy, co tutaj jest. Mały Vito, nie wiem, skąd on ma to zdjęcie, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia. Dobra, i tutaj mamy zdjęcie na boisku, ja jestem z Bellą, dobra. Na pewno zerwą, nazywa się plik i to jest zdjęcie miniatury, słuchajcie, z YouTube'a. I patrzą na siebie też smutna minka i to jest zdjęcie mojej Belli. Nie wiem, słuchajcie, skąd on ma te pliki w ogóle, bardzo dziwny jest ten pendrive. Ogólnie wiemy, że na pewno jest to pendrive szalonego fana, słuchajcie. Wbijemy teraz na ten świat minecraftowy, zobaczymy, co tam się znajduje. A jeżeli chodzi o te pliki chronione hasłem, to koniecznie piszcie właśnie swoje propozycje na hasła. Może któreś hasło zadziała, słuchajcie, i uda mi się tam wejść i zobaczyć, co się tam znajduje. A my przenosimy się teraz do Minecrafta. Okej, słuchajcie, jestem już w Minecrafcie, słuchajcie, udało mi się wbić do tego świata, który był na tym pendrive'ie i ogólnie już widzę, że tutaj są dwa różowe domki, słuchajcie. Czyli na pewno jeden zbudowany dla Belli, jeden jest szalonego fana. Wszędzie są logówki Bella Style tutaj przed domkiem. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko. Słuchajcie, masakra. To jest na pewno świat szalonego fana. Ale fajnie, że udało nam się do niego wbić. Dobra, wejdziemy do tego domku. Zobaczymy, co tutaj jest. Okej, ciasto dla Belli chyba przygotowane. Zobaczcie, w kuchni mamy ciasto dla Belli. Są jakieś skrzyneczki, ale są puste. Więc to jest prawdopodobnie jakiś dopiero pierwszy zbudowany świat, słuchajcie. Jeszcze taki nie do końca zrobiony. O, tu jest komputer, słuchajcie. Tu pewnie ogląda sobie Vito i Belle. Chciałem powiedzieć, na pewno Belle samą ogląda. Tutaj łóżko, zobaczcie. Takie ma łóżeczko. I tu ma wyjście na taras. Okej, dobra, spoko. A ten drugi domek, zobaczmy, co jest w tym drugim domku. Okej, tu jest pusto, słuchajcie, czyli to wygląda, jakby to był domek zbudowany tylko dla Belli, żeby ona mogła sobie go wykończyć dowolnie tutaj. No nieźle, no nieźle, słuchajcie, bardzo ciekawie to wygląda wszystko tutaj. Mamy dwa domki, mamy te logówki Bella Style. Jestem tutaj na game modzie 1 w ogóle, nie wiem dlaczego, ale mogę po prostu wbić na takiego game moda. No ładne te domki zbudował, nie ma co, słuchajcie, bardzo ładne te domki, tylko dlaczego nie ma domku dla mnie żadnego? Także słuchajcie, nie wiem, co zrobić, może zniszczę mu tutaj te domki w sumie, tak żeby mu jakiegoś psikusa zrobić, słuchajcie, no nie wiem jeszcze tutaj zrobię, coś muszę nabroić na pewno mu tutaj. O nie, zobaczcie, co się wydarzyło, szalony fan tutaj dołączył, jakim cudem on dołączył do tego świata, jak? Przecież ja to z pendrive'a odpaliłem. Ojejku, on tu jest, słuchajcie, czy on mnie zobaczył w ogóle, że ja tu jestem? Czekajcie, podejdę tutaj. O, stoi, patrzcie, patrzcie, ogląda sobie te domki. O nie, o nie, o nie, czy on mnie w ogóle zobaczył? O nie, chyba mnie zobaczył. O nie, chyba mnie zobaczył, czekajcie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy mnie zobaczył, da się tutaj schować, słuchajcie. O nie, co ty tu robisz? No jak to co? No jak to co? Zwiedzam twój świat. O nie, dobra, słuchajcie, zobaczył mnie. Będziemy go tutaj teraz trollowali ogólnie, strolujemy go troszeczkę. Zobaczymy, co napisze. Jak ty się tu znalazłeś? Czekajcie, napisze mu. Znalazłem twojego pendrive'a. Chyba go zgubiłeś. Gdzie Bella? Nie ma jej. Nie powiem, nie powiem. Powiem ci, gdzie jest. Dobra. Nie, zgubiłem, niemożliwe. Możliwe. Mam dostęp do wszystkich twoich plików. Wiem, co kombinujesz. Dobra, słuchajcie, mamy go. Udało się go tutaj, słuchajcie, złapać. Kłamiesz, mów prawdę, jak tu wszedłeś? No mówię ci, że
Mam twojego pen... Twojego pendrive'a. To pokaż, no jak mam ci go pokazać? Nie pokażę. Jak chcesz go odzyskać, to będziesz musiał ładnie, ładnie poprosić. Nie ukradłem, nie ukradłem. Znalazłem. Dobra, zobaczymy, co on tutaj, słuchajcie, wykombinuje teraz. To ma problem, bo znalazłem jego pendrive'a, wiem wszystko teraz praktycznie o tym, co on kombinuje i co chce, słuchajcie, tutaj narobić nam. Także spoko, bardzo spoko, słuchajcie, że udało się znaleźć tego pendrive'a. Nic nie będę prosić, oddasz mi go. Dobra, słuchajcie, zróbmy tak, że ja mu napiszę, żeby on, słuchajcie, przyszedł jutro tutaj o jakiejś konkretnej godzinie i zobaczymy, słuchajcie, czy się pojawi i czy uda mi się go, słuchajcie, przyłapać, zobaczyć, jak on wygląda w ogóle na żywo i tak dalej. Co wy o tym myślicie? Ja coś takiego napiszę. Dobra, przyjdź jutro, jutro o 16:00 pod mój pokój, to ci go oddam. Dobra. Jejunciu, rzeczywiście go zgubiłem. Ale masz teraz problem, gościu. Ale nie, wchodziłeś do środka. Ale gdzie? Do pendrive'a? Czekajcie, do tego ścienia. No myślę mu, że nie. Może. Domkuj pendrive'a. Wiesz co? Tylko zerknąłem. Jak chcesz go odzyskać, musisz po niego przyjść. Nie pójdź tam, proszę. Zobaczcie, co on pisze. Dobra, spoko, słuchajcie. Mam nadzieję, że on jutro się tutaj pojawi ogólnie i wszystko, wiecie, pójdzie po mojej myśli i ogólnie uda mi się go tutaj przyłapać. Przyjdę, gdzie chcesz. Dobra. Dobra, to czekam jutro o 16:00. Dobra. Okej, słuchajcie, mamy wszystko ogarnięte, także mam nadzieję, że uda się go jutro tutaj spotkać i zobaczymy, jak on faktycznie wygląda, jak przyjdzie po tego pendrive'a. Mam nadzieję, że wszystko będzie spoko i wszystko się uda, słuchajcie. I zrobimy na niego jakąś pułapkę albo coś takiego. Nie wiem jeszcze, słuchajcie, muszę coś wymyślić, ale wy też swoje propozycje możecie pisać w komentarzu. Idź już z mojego świata, on jest dla ciebie, do jutra. O nie! Ej, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje w ogóle?